Witajcie, nazywam się Ania Kukawska i zapraszam na kolejny odcinek programu Bet Show. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę z Tomaszem Kiełbowiczem, a także nasze prognozy na najciekawsze mecze Ekstraklasy. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę z Tomaszem Kiełbowiczem, który w polskiej lidze osiągnął już chyba wszystko. Ma również na koncie występy w reprezentacji Polski. Obecnie zakończył już piłkarską karierę i pracuje na stanowisku skauta w Legii Warszawa. Jak Pan się odnajduje w nowej roli? Karierę już zakończył Pan jakiś czas temu. Dobrze się Panu pracuje na obecnym stanowisku w klubie? Bardzo dobrze. Cieszę się, że miałem możliwość takiego płynnego przejścia z jednej strony na drugą, bo nie zawsze, jak pokazuje historia, jest to łatwe. Nie wyobrażał sobie Pan po zakończeniu kariery piłkarskiej życia bez futbolu? No nie wyobrażałem sobie, bo całe moje życie było podporządkowane piłce nożnej. Grałem na najwyższym krajowym poziomie przez 20 lat w naszej ekstraklasie i będąc praktycznie większość życia przy piłce, nie wyobrażałem sobie, abym mógł robić coś innego. No właśnie, grał Pan 20 lat w naszej ekstraklasie. Potrafi Pan wymienić najlepszych zawodników, z jakimi Pan miał okazję występować na boisku przez ten czas? No było wielu znakomitych piłkarzy. Grałem z wieloma reprezentantami Polski i nie sposób tutaj wszystkich teraz wymienić, bo mógłbym kogoś pominąć, ale były to na pewno nazwiska znaczące w polskiej piłce. Pan słynął z dobrych, stałych fragmentów gry. Proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby dobrze wykonywać rzuty rożne, rzuty wolne, czy po prostu wystarczy regularnie, ciężką pracą na treningach ćwiczyć te stałe fragmenty? Myślę, że po części na pewno trzeba mieć do tego predyspozycje, ale trzeba niezmiernie dużo pracować nad tym elementem piłkarskiego rzemiosła. Ja praktycznie, może nie po każdym, ale po kilku treningach w tygodniu zawsze zostawałem i doskonaliłem te uderzenia z rzutów wolnych czy z rzutów rożnych. No, wiadomo, że to się odbywa na powtarzalności i jeśli będziemy coś doskonalić, to można sobie już, mówiąc w języku piłkarskim, tą stopę w jakiś sposób ułożyć. Rozmawiałem ostatnio z Tomaszem i Iwanem i on jest zdania, że oczywiście infrastruktura niesamowicie poszła u nas do przodu, natomiast jego zdaniem poziom rozgrywek jest gorszy niż jak on grał w polskiej lidze. Jaka jest Pana opinia? Na pewno ta infrastruktura się poprawiła i mamy piękne stadiony i tylko należy się z tego cieszyć. Jeśli chodzi o poziom rozgrywek, to gdzieś tam weryfikacją tego są europejskie puchary i ja mam nadzieję, że Legia będzie tym wyznacznikiem tego, że z naszym poziomem nie jest tak źle, chociaż na pewno do Europy nam troszeczkę brakuje. Widać, że te drużyny z europejskiego topu troszeczkę nam odjechały i myślę, że my jesteśmy takim klubem, który dąży do tego, żeby gdzieś tą czołówkę dogonić. Uważa Pan, że nowy system rozgrywek Ekstraklasy jest sprawiedliwy? Na pewno jest ciekawy i będzie trzymał w napięciu pewnie do ostatniego meczu, bo nikt nie będzie był pewny, nie będzie pewny czy utrzymania, czy mistrzostwa Polski. Będzie więcej meczów. Myślę, że będzie to przede wszystkim atrakcyjne dla kibiców. Żałuje Pan trochę, że nie udało się spróbować zagrać gdzieś za granicą? Nie żałuję, chociaż miałem taką możliwość kilka razy, żebym gdzieś tam spróbował swoich sił za granicą, bo ja większość swojej przygody z piłką spędziłem świetnym klubem, który zawsze bił się o czołowe lokaty. Praktycznie co roku graliśmy w europejskich pucharach, miałem możliwość mierzenia się z drużynami z innych krajów. Gdzieś tam może jakiś nutka niedosytu jest, ale absolutnie nie żałuję tego, że nie wyjechałem, bo miałem przyjemność i byłem z tego dumny, że reprezentowałem taki klub jak Legia. A wymarzona liga zagraniczna dla Pana? Ja lubię dwie ligi. Lubię ligę angielską i lubię ligę hiszpańską. Chociaż bardziej bym się skłaniał ku lidze angielskiej, gdzie poziom jest w większości drużyn bardzo wyrównany, bo w lidze hiszpańskiej rządzą dwa zespoły, Real i Barcelona, a Liga Angielska jest ligą bardzo atrakcyjną
pod każdym względem, można powiedzieć, bo stadiony są wypełnione po brzegi. Ostatnia drużyna może wygrać z pierwszą. Walka od pierwszej do ostatniej minuty, poziom piłkarski naprawdę bardzo wysoki. Rozegrał pan w reprezentacji 9 spotkań. Czy jeżeli by tamta kadra była na poziomie tej dzisiejszej, to myśli, że pan miałby zdecydowanie więcej tych występów? No na pewno tutaj czuję niedosyt, że tych występów było tylko 9. No akurat na mojej pozycji była wtedy duża konkurencja. Był Jacek Szymówek, który był znakomitym zawodnikiem, był Marek Koźmiński, później był Tomek Rząsa. Uważa pan, że to zwycięstwo nad Danią może być jakimś takim pozytywnym przełomem dla naszej kadry? Czy raczej nie przywiązywałby pan do zwycięstwa w meczu towarzyskim? Chciałbym, żeby tak było, że jest to gdzieś tam dobry prognostyk przed dalszymi meczami eliminacyjnymi. Myślę, że ta reprezentacja ma potencjał. Wiadomo, że mamy w kadrze zawodników, którzy gdzieś tam wiodą prym w swoich zespołach. Przed nami szósta kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Specjalnie dla Was postanowiliśmy omówić najciekawsze spotkania tego weekendu. Mecz Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław jest spotkaniem dwóch czołowych zespołów poprzedniego sezonu. Piast jednak zawodzi zdecydowanie. Po odpadnięciu z Karabachem nie może sobie poradzić w lidze. Natomiast Śląsk Wrocław dopiero ostatnio zwyciężył z Widzewem Łódź wreszcie spotkanie ligowe. Natomiast w lidze europejskich i wszystkich zachwyca stylem. Będzie jechał do Gliwic po spotkaniu rewanżowym z Sevillą. Dlatego też jestem pewny, że nie będzie w stanie przywieźć 3 punktów. A Piast w końcu zmobilizuje się, postawi wszystko na jedną kartę i wygra to spotkanie. W niedzielę w Poznaniu pogrążony w kryzysie Lech podejmuje Zawiszę Bydgoszcz. Beniaminek z Bydgoszczy nie odniósł jeszcze żadnego zwycięstwa w tym sezonie. Prawdopodobnie będzie również ciężko w Poznaniu. Jednak Lech nie będzie w stanie moim zdaniem wygrać z Zawiszą. Piłkarze grają przeciwko trenerowi. Atmosfera jest fatalna, dlatego wydaje mi się, że mecz będzie bezbarwny. Typuję 0-0. Pogoń Szczecin, Wisła Kraków. Pogoń po ostatnim zwycięstwie nad Jagiellonią Białystok jest w dobrych nastrojach, natomiast Wisła w jeszcze lepszych. Nie byli faworytem w meczu z Lechem Poznań. Udało im się wygrać. Zespół Franciszka Smudy zawsze dobrze spisywał się w Szczecinie, jednak dla miejscowych kibiców spotkanie z krakowską drużyną jest jednym z ważniejszych meczów w sezonie. Jak wiadomo, Pogoń Szczecin z Legią Warszawa to dwa zaprzyjaźnione kluby, a więc na trybunach zespół Pogoni będzie miał pełne wsparcie. Jednak uważam, że Wisła w tym momencie osiągnęła już taki poziom, że powinna sobie poradzić, dlatego typuję zwycięstwo drużyny Franciszka Smudy. W sobotę najciekawszym spotkaniem wydają się być mecz Krakowi z Legią Warszawa. Krakowia gra coraz lepiej, jej mecze nie są nudne, ostatnio wygrała swoje spotkanie, natomiast Legia odpadła z Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że piłkarze jeszcze będą mieli w pamięci swoją wtorkową porażkę ze Stiałą, dlatego też obstawiam tutaj remis. I to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!